Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Przed Ministerstwem Edukacji Narodowej odbędzie się dziś protest nauczycieli z NSZZ Solidarność. Niskie płace, niezadowalające podwyżki, niekorzystne zmiany w karcie nauczyciela. To główne zarzuty związkowców skierowane do minister Anny Zalewskiej. Podwyżka płac. Ten temat od kilku lat podejmują związkowcy. Ministerstwo Edukacji Narodowej złożyło pewne obietnice w tej sprawie. Obniżone pensum dla nauczycieli, a oprócz tego w rok i 9 miesięcy podwyżkę w wysokości 15,8%, co średnio, proszę Państwa, będzie stanowiło około 1000 zł dla nauczyciela. Ministerstwo nie dotrzymało jednak obietnic. Jak mówią związkowcy, 1 kwietnia pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 5%. Kolejne dwie podwyżki zapowiedziane na początek 2019 i 2020 roku mają wynieść tyle samo. W sumie podwyżki nie sięgną 1000 zł. To jest dla nas kłamstwem i zagraniem czysto PR-owym, ale takim demagogicznym, ponieważ podwyżki, które myśmy otrzymali w tym roku od 1 kwietnia, to było około 160 zł brutto dla nauczyciela z minimum 20-letnim stażem pracy. Temat podwyżek to nie jedyny problem. Nauczyciele skarżą się także na zmiany w prawie oświatowym. Źle się stało, pani minister wprowadziła przepis zmieniający sposób oceniania nauczycieli. Uważamy bardzo niekorzystny dla środowiska nauczycielskiego, jak również został wydłużony awans zawodowy. Zmiany, które wypływają z Ministerstwa Edukacji są nie do przyjęcia, mówią związkowcy. Stąd też minister otrzymała od nich czerwoną kartkę. Już w maju podjęliśmy takie stanowisko żądające od premiera dymisji, pani minister. To stanowisko jest nadal aktualne, ponieważ pani minister właśnie od kilku miesięcy zabetonowała swoje stanowiska i przeciwko nam, przeciwko związkom, ale i nauczycielom. Dlatego Światowa Solidarność będzie dziś protestować przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z kolei 22 września na ulicę Warszawy wejdą przedstawiciele zawodów zrzeszonych w OPZZ. Chcą oni, aby wynagrodzenia w sferze budżetowej wzrosły w 2019 roku o co najmniej 12,1%, a minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło nie mniej niż 2383 zł brutto. Z kolei Solidarność postulowała o 12% wzrostu wynagrodzeń i najniższe wynagrodzenie na poziomie 2255 zł. Decyzją rządu sprzed kilku dni najniższa pensja wyniesie 2250 zł brutto. Coraz więcej cudzoziemców zatrudnionych jest w Polsce. Od przyszłego roku rząd chce jeszcze bardziej ułatwić im pracę zarobkową w naszym kraju. Tymczasem wielu młodych Polaków nadal wyjeżdża za pracą za granicę. Większość z nich to fachowcy. Potrzebujemy rzetelnej debaty na temat polityki migracyjnej, podkreśla poseł Robert Winnicki. Polska doświadcza zalewu przybyszów z Ukrainy, Chin, Indochin, byłych Bangladeszu, Indii, Uzbekistanu. Mowa jest o sprowadzaniu milionów Filipińczyków. Taka jest prawda. Państwo, którzy rządzą, oszukali wyborców. Państwo obiecywali żadnych imigrantów, a dziesiątki tysięcy tylko z państw Azji Południowo-Wschodniej wjeżdżają co roku za waszych rządów. Wojewodowie masowo wydają zezwolenia na pobyt i na pracę. Tylko w 2017 roku wydano ich aż 236 tysięcy. Dokonuje się inwazja imigrancka, a Polska jest dzisiaj najbardziej otwartym na imigrację państwem Europy. To przez Polskę wjeżdżają muzułmanie, wjeżdżają ludzie z całej Azji. Ta sytuacja może negatywnie wpłynąć nie tylko na nasze bezpieczeństwo, ale też i odbić się na gospodarce. To wiąże się przede wszystkim z dodatkowymi kosztami związanymi z utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego na co najmniej dotychczasowym poziomie. To wiąże się z transferami socjalnymi do tych ludzi, którzy do nas przyjeżdżają w sytuacji dekoniunktury, spowolnienia gospodarki. To wiąże się także z permanentnym transferem gotówki zarobionej przez te osoby w Polsce do swoich macierzystych krajów. Rząd tłumaczy sprowadzanie cudzoziemców do Polski brakiem na naszym rynku rąk do pracy. Od przyszłego roku ma zacząć obowiązywać nowa ustawa o rynku pracy. To są akty prawne, które wprowadzają dwa ryzykowne rozwiązania i
należy przynajmniej monitorować ściśle ich funkcjonowanie w praktyce od 1 stycznia roku 2019. Te dwa potencjalnie ryzykowne rozwiązania to przede wszystkim lista prawie 300 tak zwanych strategicznych zawodów, dla których ścieżka pozyskiwania pracowników spoza Unii Europejskiej będzie przyspieszona. A chodzi m.in. o takie zawody jak lekarz, pielęgniarka, programista, kierowca ciężarówki czy też murarz. Rząd chce także, by osoby, które złożą w Urzędzie Wojewódzkim wniosek o przedłużenie pozwolenia na pracę i pobyt w Polsce, automatycznie w ten sposób swoją pracę i pobyt legalizowały. Jest jeszcze jedna obawa. Polscy pracownicy mogą nie otrzymywać już podwyżek wynagrodzenia, ponieważ przedsiębiorcy będą woleli zatrudniać tańszych cudzoziemców. Musimy bronić się przed dumpingiem społecznym. Nie pozwolimy na import tanich wynagrodzeń z Filipin czy innych krajów. Mówił w wywiadzie dla naszego dziennika szef Solidarności Piotr Duda. Polska gospodarka wyczerpała możliwości rozwoju na tanich wynagrodzeniach. Bez istotnego wzrostu wynagrodzeń, bez rozwoju gospodarki opartej na wysokich technologiach, nigdy to się nie zmieni. Napływ tanich pracowników poza wszelką kontrolą lub brak skutecznych narzędzi do przeciwdziałania temu spowoduje, że ta gospodarka nie będzie się zmieniała. Przedsiębiorcy chętnie zatrudniają cudzoziemców, jednak wielu z nich liczy na powrót polskich fachowców, którzy wyjechali poza granice Polski. Jednak sprowadzenie Polaków może okazać się trudne. Wielu z nich wyjechało na przykład do Niemiec czy Anglii w celach zarobkowych. Wynagrodzenia w Polsce nie są dla nich dość satysfakcjonujące. Czy zatem rząd sprosta zadaniu? Rolnicy poszkodowani przez suszę mogą już składać wnioski o pomoc finansową. Dotyczy to gospodarzy, których straty w uprawach przekroczyły 70%. Wnioski o pomoc należy składać w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W biurach powiatowych naszej agencji przyjmowane są wnioski od tych rolników, którzy zostali poszkodowani w wyniku suszy, która miała miejsce w tym roku na terenie naszego kraju. W pierwszej kolejności zapraszamy tych rolników, którzy mają te straty rzeczywiście największe, a więc tych, u których straty wynosiły 70% i powyżej. Ale od 26 września do 17 października już ogłoszony jest drugi nabór wniosków już dla tych rolników, którzy mają te straty w przedziale od 30 do 70. Dla jednego i drugiego naboru jest jeden wniosek i jeżeli rolnik ma taką sytuację, że ma i straty powyżej 70% i w przedziale między 30 a 70, wystarczy, że złoży jeden wniosek, a my będziemy go oceniać i sukcesywnie będziemy wypłacać środki. W tej chwili środki, które są przyznane na pomoc rolnikom z tytułu suszy, to jest 1,5 miliarda złotych. To są te pieniądze, które będą sukcesywnie trafiały do rolników. Warto jeszcze powiedzieć, że też pomocą objęci są ci hodowcy ryb słodkowodnych, którzy prowadzą stawy rybne, którzy prowadzą chów i hodowlę właśnie ryb na terenie naszego kraju. Jeżeli ich gospodarstwa rybackie czy też stawy znajdują się na terenach gmin, które zostały objęte powodzią czy suszą, ci również mają możliwość złożenia wniosków, ale w terminie od 14 do 28 września. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przejmuje stocznie wchodzące obecnie w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To szansa na rozwój naszego przemysłu stoczniowego oraz marynarki wojennej. To ostatni etap zawiązywania umowy między Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej a resortem obrony narodowej. Już wkrótce stocznie wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej wejdą pod nadzór resortu ministra Marka Grubarczyka. Pierwszymi stoczniami, które przychodzą, są stocznie szczecińskie. Kolejny etap to stocznie trójmiejskie. Wśród nich między innymi stocznia gdańska, która wróciła w zasoby Skarbu Państwa. Ta stocznia ma niezwykle istotne znaczenie pod kątem budowy jednostek, dlatego też jest ujęta w cały proces odbudowy przemysłu stoczniowego i rokuje na przyszłość bardzo dobrze. Przyjęcie stoczni przez resort gospodarki morskiej to szansa nie tylko dla samych stoczni, ale również dla polskiej marynarki wojennej. Programy, które są obecnie przygotowywane przez MON, są dedykowane dla polskich stoczni. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, aby ten proces włączyć w odbudowę polskiego przemysłu stoczniowego, jak również wydatnie wpłynąć na potencjał naszej marynarki wojennej. Na pierwsze pływają jednostki wojskowe będzie trzeba jednak poczekać kilka lat.
Są pierwsze ofiary śmiertelne huraganu Florence. Żywioł spowodował śmierć co najmniej 4 osób. Florence uderzyła w wybrzeże Stanów Zjednoczonych wczoraj. Choć po wejściu w głąb lądu straciła na sile i stała się burzą tropikalną, to nadal jest bardzo groźna. Siła huraganu jest ogromna. Ulewny deszcz i porywisty wiatr, który wieje ze średnią prędkością 110 km na godzinę, niszczy wszystko, co napotka na swojej drodze. Najgorsza sytuacja panuje w północnej Karolinie. Mieszkańcy walczą nie tylko z powodzią. 650 tysięcy ludzi nie ma prądu. Przywracanie energii może potrwać kilka tygodni. Wiatry i fale napędzają wodę morską na niektóre przybrzeżne ulice. Żywioł spowodował śmierć co najmniej 4 osób. Wśród ofiar jest kobieta i jej małe dziecko. Oboje zginęli, gdy na ich dom runęło drzewo. To było duże drzewo, które spadło na dom i niestety uwięziło ich. Po dotarciu do wybrzeży USA Florence będzie przemieszczała się na południowy zachód wzdłuż wybrzeża. Narodowe Centrum do Spraw Huraganów ostrzega, Florence może wywołać zagrożenie tornadami. Według amerykańskiego Centrum Prognoz Meteorologicznych na trasie huraganu mieszka około 10 milionów osób. W ostatnich kilku dniach ewakuowano już 1,5 miliona ludzi. Jednak nie wszyscy się na to zdecydowali. Nie ewakuujemy się, zostajemy tutaj, gdzie spędziliśmy całe życie. Ta ziemia jest w posiadaniu mojej rodziny od 125 lat. Siła huraganu przecież spadła. W Stanach Georgia, Karolina Północna, Karolina Południowa, Virginia, Maryland oraz Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy. W przyszłym tygodniu obszary dotknięte przez huragan odwiedzi prezydent Donald Trump. Niemcy, Francja i Wielka Brytania chcą omijać sankcje USA wobec Iranu. Takie informacje podaje niemiecka gazeta Der Spiegel. Ministrowie finansów Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji przygotowują rozwiązanie mające umożliwić firmom z Unii Europejskiej omijanie sankcji, jakie od początku listopada Stany Zjednoczone chcą wprowadzić wobec Iranu. Der Spiegel podaje, że powołana ma zostać specjalna instytucja finansowa, której jedynym celem będzie obsługa płatności w ramach transakcji z Teheranem z pominięciem wykorzystywanych dotąd kanałów finansowania. Instytucja nie będzie bankiem, lecz spółką celową o kapitale własnym, dlatego nie będzie potrzebowała publicznych pieniędzy. Der Spiegel informuje, że na pomysł powołania spółki wpadli Francuzi. W odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, Niemcy, Francja i Wielka Brytania chcą kontynuowania wymiany handlowej z Iranem. Zawarta w lipcu 2015 roku umowa między 6 mocarstwami a Iranem miała na celu ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie międzynarodowych sankcji gospodarczych. Na początku maja Donald Trump wycofał swój kraj z tego porozumienia, uznając, że irańskie władze go nie przestrzegają. USA chcą między innymi zredukować do zera przychody Iranu z eksportu ropy i wzywają społeczność międzynarodową do wstrzymania importu surowca z tego kraju. Biały Dom zapowiedział, że w listopadzie będzie chciał zablokować eksport ropy naftowej z Iranu do jakiegokolwiek kraju. A kolejne wydanie informacji dnia tuż po modlitwie Anioł Pański. Zapraszam.